Na boisku widzimy już jedenastki obu zespołów. A któż jest kapitanem, proszę bardzo? Kto? Witold Sabela? Nie. Nie? Piotr Gierczak. Piotr Gierczak jest kapitanem, no. Nie mamy tutaj zaznaczonego. Ale no, widzimy na boisku, że opaskę kapitańską ma Piotr Gierczak, także no... Dla mnie przedziwna sytuacja. Zawodnik, który dopiero dołączył, jest kapitanem, chyba tylko z racji wieku. Smutne to, że nie ma dalej tych flag i ten konflikt. Tak. Gdzieś tam nie potrafiono tego zabrać. Teraz dośrodkowanie, które zamieniło się w strzał. Słupek! Ależ teraz było blisko, a kto to uderzał? Czy to jest Bartosz Sobotka, czy Jan Janczyn uderzał, no świetnie, ale panie koniec, znaczy nie ma scalonego Bitry! Uderzenie zablokowane głową przy jakiegoś piłkarza z Płocka. Zobaczył świetnie do jest Chmiel. Chmiel, 20 metrów. Przełożył, ale odskoczyła piłka cały czas. Może strzelić. Chmiel strzela w stronę bramki i broni bramkarz. Zawsze razem wymieniają tam. Oj, teraz głupia strata Chmiela w środku boiska. Będzie groźnie kontra. Trzech piłkarzy Wisły, czterech już. W polu karnym groźnie dośrodkowanie i bramka dla Wisły Płock. 1-0, czy to ten Mozart strzelił? Tak, to właśnie bramkę. No nie, niedobrze znowu się zaczyna mecz. Także ucisza teraz trybuny. Tam także brawa, gratulacje dla dośrodkowującego. Bardzo podobna bramka do tej bramki w Bydgoszczy numer 1. Też, tak. No, identyczna i też Sabela mógł tą piłkę jakoś może lepiej się zachować. Bliski był po prostu w Bydgoszczy przy obu bramkach, był bliski interwencji. Gdzieś tak drużyną. Przyda się teraz doping. Znowu krótko rozpoczęła ale Wisła. Ale Wisła rozochociła się bardzo. Jest teraz wrzutka, dośrodkowanie Sabela, musi bronić. Sabela też musi na to słońce uważać. Daleki wykop do Zachary. Dobra Zahara próba. W ogóle nie Zahara widzi piłki, a ta spada centralnie mu pod... No! Złap to! Dobrze, Zahara złapał piłkę, nie ma komu podać. Nie ma komu podać. Rzut rożny. Teraz mamy szansę. Jest Hołota. Na prawej stronie Hołota. Nieźle się pokazał Hołota, wchodzi w pole karne. Wystrzelił i bardzo groźny strzał. Jest szansa dla Gieksy. Pitry, ale osaczony przez dwóch zawodników. Niekonwencjonalnie do Gierczaka. Nieźle by to było, gdyby Gierczak troszkę później wystartował i zabrałby się z tą piłką. Musiał Chmiel. Się po nią wrócić. Chmiel strzela z dystansu. Bramkarz go łapie piłkę. Z tą piłkę. Możliwe. To mi się wydaje, zobaczymy. A to chyba, a nie, myślałem, że to Petasz i może Petasz będzie uderzał właśnie. Sabela łapie tę piłkę. Znowu teraz podał do chyba Sobotki. Do Sobotki, tak. Ten wrzuca piłkę, zablokowane jego dośrodkowanie, ale czy... szansę ma Hołota! Znowu obronił Kamiński. Ale oj, teraz grozie. Nie ma spalonego, zabierze się z tą piłką pewnie jeszcze, ale już jest wygoniony poza pole karne, będzie wrzucał, niezła wrzutka. Groźnie, oj, może być sytuacja na szczęście, na siedząco, Bartek Sobotka tę piłkę tam jeszcze wybija. Wykopał. No ale na szczęście nie było z tego groźnej kontry. Hołota znowu z dystansu. Piękne uderzenie! Ładny strzał! Cudowne uderzenie Tomasza Hołoty, ale niestety minęło bramkę o, myślę, gdzieś centymetry wychodzi, ale musi rozciągać. Falibogowski, błąd w przyjęciu, ale uratowaliśmy piłkę, bo znowu Zachara i znowu będzie strzał z dystansu. Nie, jeszcze pograł z Chmielem. Ładnie rozegrali podanie do Zachary. Będzie bramka! Nie, źle uderzył Zachara. Centrozap. Nie bać centrozap, ale prosto padła piłka, może być groźnie. Teraz Sabela wybił i czy... ręka poza polem karnym. Sabela dostanie czerwoną kartkę. Tak jest. Ale wydaje się, że nie bronił tutaj ręką. No ja miałem takie troszkę wrażenie. Niestety. Sędzia liniowy nie mógł tutaj widzieć tego lepiej. Oj, można powiedzieć, że mecz nam ucieka powoli. Jacek Gorczyca za chwilkę wejdzie do bramki. 56 minuta i za tą interwencję Sabeli czerwona kartka dla naszego bramkarza. Ale na razie znowu ten Kamiński bardzo spokojnie, powolutku zwalnia grę jak tylko może. Wali Bogowski do Pitrego, znowu Pitry 40 metr do Chmiela, Pitry 20 metr, Pitry strzela z dystansu, Pitry dużo obok słupka. Ależ była sytuacja teraz dobra. Do środka Wali Bogowski. Tutaj jest ma na prawej stronie Pitrego. Do Zachary jednak piłka, Zachara ładnie do Stefańskiego, Stefański pole karne, aj minął się teraz Pitry jeden z piłką. Jeden i drugi się minęli z piłką. Znowu Wisła teraz atakuje, szybka teraz akcja, będzie próba prostopadłego albo z dystansu 16 metrów. Ale świetnie tutaj kto? Szymura przerwał tą akcję, ale zobacz jak mało zawodników Gieksy tak. Zainteresowanych teraz atakiem. To właśnie Stefański. Chyba Stefański. Tak, ma na prawej stronie Zacharę. Nie, Falibogowskiego nie ma komu podać. Stefański na lewo do Zachary. Ale Zachara źle przyjmował, to piłkę jeszcze sfaulował. Nie, jednak sędzia pozwala grać. Cały czas Wisła ma piłkę, bardzo prosto padło podanie, będzie grodzie Gorczyca, musi wyjść. Bardzo dobrze broni do Kamiele, do Pitka. Nie ma bramki, świetnie zachowali się teraz. Zachowali się teraz, bo świetnie zachował się teraz raz Gorczyca, a raz Beliancin. Beliancin. Tu Chmiel
i czterech piłkarzy na trzech. Prostopadłe podanie, będzie Groniec Gorczyca. Ale ten wybija. Gorczyca dzisiaj jest po prostu, nie będzie okazja na wrzutkę chwali Boga. Co zrobi Bartłomiej Chwalibogowski? Dośrodkowanie w pole karne, jest szansa! Nie ma bramkarz, łapie piłkę teraz meczowe miał Przemysław Pitry. Słabocz wygrywa w Katowicach. Przegrywamy mecz na 6 punktów. Walka. Kompletnie nie wyszedł nam to spotkanie. Walka o utrzymanie trwa.